Witam serdecznie. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej w Kia Ceed. Może się nie palić tylko jedna żarówka, albo żadna z nich może się nie palić. Jak wymienić oświetlenie? Na pewno w Kia Ceed mamy 5-watowe żaróweczki. Takie coś C5W. Należy tego szukać w sklepie. Sprawdzamy, przekręcamy kluczyk w stacyjce i nic, nie świeci ani jedna, ani druga. Niestety, tak to czasami bywa, że nam się to w końcu przepali i trzeba będzie wymienić. To oczywiście nie tylko jeden problem, ponieważ czasami mamy, tak jak tutaj u mnie, te osłonki dosyć mocno zdewastowane. Czy to od, nie wiem od czego, w sumie może od pogody, czy od uderzenia jakiegoś, czy ktoś po prostu próbował to wyłamać, a może plastik po prostu po 10 latach się zużył. Takie coś można dokupić, ale trudno. Jak wyjąć żarówkę? Należy ją na dwie strony dwoma palcami rozsunąć i wtedy wypada. Ewidentnie przepalona, jak najbardziej nadaje się do wymiany. A dlaczego tak mówię spokojnie? Ponieważ zaraz się dowiecie, co będzie z drugą. Taka żarówka jest i do wnętrza, i do oświetlenia tylnej rejestracji. Normalnie, po ludzku, tutaj żadnej filozofii nie ma. Wsadzamy na swoje miejsce i jak poprzednio odpalamy światła i widzimy, że się świeci. Pora zatem na drugą żarówkę, gdzie klosz jest całkiem przyzwoity. Przyzwoity, całkiem nieuszkodzony. No i śruby są ok. Tam była śruba jakaś taka inna, więc może nie wiem, w warsztacie mi to uszkodzili, albo ktoś próbował buchnąć. W każdym razie, po wyjęciu żarówki i umieszczeniu nowej, próba nadal jest wykonywana. Odpalamy silnik i nijak nie świeci. Co może być przyczyną, dlaczego pomimo wymiany żarówki ona nie świeci, a takie zardzewiałe od środka. Nie wiem czemu, było dosyć szczelnie. To ta druga była zepsuta, a może ktoś ją po prostu podmienił na warsztacie. No ale trzeba będzie kupić nowe. Dziękuję Ci za obejrzenie mojego filmu. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko chwila, a dla mnie jest to bardzo ważne.